Witam was bardzo serdecznie. Zdalny obserwator Maciej Krzoptowski z tej strony. Słuchajcie, będę nagrywał ten materiał na raty, bo mam bardzo dużo zajęć, ale to nie może czekać i wiele rzeczy zaczyna się dziać bardzo niepokojących. Bardzo chciałbym, żeby było fajne, żeby to były wesołe, radosne, o jakichś tam pierdołach materiały, ale trzeba się brać do roboty, trzeba się spiąć po ślady i zacząć działać, ponieważ nas wszyscy w koło próbują nam zrobić krzywdę. A siła jest w jedności, więc postaram się mówić jak najszybciej, jak najkrócej. Materiałów i rzeczy do powiedzenia jest bardzo wiele, o co chciałbym prosić. Przemyślcie, obejrzyjcie do końca, bo tutaj jest taki fantastyczny, myślę, pomysł, który jest doskonałym narzędziem do osiągnięcia naszego celu, ale zanim do niego przejdę, to chciałbym nakreślić krótko, jak wygląda sytuacja. Po pierwsze, jakiego chcielibyście mieć przywódcę? Bo wiadomo, że grupa ludzi, taka na przykład Słowian, Polaków, grupa ludzi zajmujących pokojowy sposób granice pomiędzy Bugiem a Odrą, musi mieć jakiegoś przywódcę, kogoś, kto będzie w taki czy inny sposób reprezentował tę grupę na zewnątrz, czyli na przykład będzie się walczył o jej interesy w skali międzynarodowej, będzie naprawdę dbał o jej interesy. Przywódca musi być wybrany przez wszystkich, przez suwerena, którym jest naród, i to nie ulegnie nigdy zmianie. I teraz pytanie jest takie: jakiego chcielibyście mieć przywódcę? Takiego, który dba o swój naród, który robi wszystko, żeby naród jako całość mógł przetrwać, mógł funkcjonować, żeby naród był bardziej zamożny, coraz bardziej zamożny, żeby mógł korzystać z wolności, żeby świecił przykładem, żeby wszyscy zazdrościli. Taki prawdziwy polityk, reprezentant narodu działający w jego interesie. Czy taki polityk albo taki przywódca, czy tacy przywódcy, którzy wyprzedają wszystko, którzy nakładają na tych, którzy ich wybrali, kagańce, obkładają ich podatkami, okładają ich pałami przy użyciu służb represyjnych i tak dalej, sprzedają wszystko, wykonują polecenia kogoś z zagranicy. No i teraz pytanie, mamy dwóch takich, wiadomo, jeżeli ktoś odpowie inaczej, to znaczy, że ma jakieś tam problemy i że może bez żadnych przyczyn, bez żadnego uzasadnienia chodzić bez zakrycia twarzy i nosa, bo ludzie, którzy, nie ubliżając, absolutnie nie, to byłoby się mieściło poza wszelkimi ramami medycznych upośledzeń. Czyli każdy z nas, patrząc przez pryzmat własnego interesu, chciałby mieć przywódcę, który będzie nas prowadził ku świetlanej przyszłości, który będzie wykonywał i będzie podejmował takie decyzje, które służą ludności zamieszkującej dany obszar, czyli między Odrą a Bugiem, czyli narodowi. Przez naród nie mówię tylko o rdzennych genetycznych Polakach, bo trudno powiedzieć, kto jest rdzennym genetycznym Polakiem, bo i Tatarzy, i Turcy tutaj wojowali, a ich ulubionym i Wikingowie, i Szwedzi, i Niemcy, i wszyscy przez naszą biedną polską ojczyznę ganiali w tej z powrotem, a pogwałcili przy okazji, więc dlatego Polki i Polacy są wspaniali, bo pozbierali najlepsze geny z całego świata, z całej Europy. Jesteśmy wspaniali. Ja nie jestem piękny, ale większość Polaków jest piękna, a ci, co nie są piękni, to są urody nienachalnej. Dobra, to taki żarcik. I teraz mamy dobrego lidera, dobrego przywódcę, czy dobrego zarządcę majątku narodowego i złego, albo złych. Czy potraficie się zastanowić i dać przykład dobrego lidera w dzisiejszym współczesnym świecie? Nie mówię o polskich liderach, tylko w ogóle o dobrego lidera, dobrego przywódcę, który mógłby być przykładem, albo którego można by było pozazdrościć, i złych liderów.
To, co zaraz powiem, to was prawdopodobnie zaszokuje. Wielu patriotów zacznie szablami szczękać i zębami zgrzytać, że jak można takie rzeczy opowiadać. Najpierw zacznę od złych liderów. Źli liderzy, można ich wymieniać na palcach obu rąk i nóg, w plutonie wojska albo i nawet w całej kompanii. Jakby zebrać wszystkich żołnierzy i policzyć palce u nóg i rąk, i to byśmy mieli akurat tylu mniej więcej złych liderów. I tam załóżmy od Makreli, poprzez Macarona, poprzez Borysa Debila Johnsona. Nie chcę wymieniać tych Szumowin wszystkich naszych, bo tutaj to już... Bożeż ty mój, jakby wszystkich tych ludzi policzyć, to z samego parlamentu mamy 560, może z małymi wyjątkami, może kilku przyzwoitych by się znalazło, to trzeba było zaeksperymentować i zawistować, tak jak Lot uciekając z Sodomy, mówiąc, że jeżeli chociaż jeden sprawiedliwy jest wśród tych, co pozostali, to ocal Panie miasto. No jemu się nie udało, przegrał zakład, natomiast może w naszym parlamencie jest kilka przyzwoitych osób, natomiast to nie są przywódcy, to są marionetki, ale mówmy o przywódcach. Wiecie, jaki kto jest dobrym przywódcą? Wiadomo, że nikt nie jest idealny, nikt nie jest perfekcyjny, ale uważam, że oprócz Łukaszenki, który jest być może prostym burakiem, a być może nie, bo wiemy tylko to, co nam powie wroga telewizja, wroga Białorusi. Ja uważam, że to jest mądry człowiek, może jest nieoszlifowany, może nie jest diamentem takim, jak te wszystkie diamenty makrelowo-makaronowe i ci, co on font i bułkę przez bibułkę, ale jest skuteczny i przez to jest solą w oku całego świata, między innymi. Ale drugim takim przywódcą, który nie jest idealny, ale jest godny pozazdroszczenia, jest czekista Putin. Zobaczcie, jak on robi cały świat w konia. W tej chwili na całym świecie trwa fałszywa propaganda tego wszystkiego, co to się tam niby dzieje. Szczepionki i tak dalej, wyścig zbrojeń szczepionkowych, szczepionki będą od razu pakowane w pojemniki z igłami, które tego się będzie wbijać, łamać, odłamywać, tak żeby igła została w skórze, bo ona się i tak rozpuści, i szczepionki. A Putin co powiedział? Putin powiedział, a ja mam szczepionkę i nie potrzebuję waszych. Ale do czego zmierzam? Powiem wam historię taką. U mnie w pracy, ja pracuję w przemyśle spożywczym, robimy tabletki, witaminki i tak dalej. Każdy ma białe buty. No bo taki jest wymóg. No, powiedzmy. I teraz tak, za każdym razem jak wymienia się buty na nowe, bo już są brudne, bo są brzydkie, bo są zniszczone, to u mnie chłopaki w szatni mają taki zwyczaj, że jak ktoś ma nowe buty, to mu od razu coś tam piszą na tych butach, żeby nie były już takie ładne i nowe, i to zazwyczaj są głupoty jakieś, no. I ostatnio była sytuacja taka, że dostałem nowe buty i sobie napisałem na lewym bucie, że to jest lewy but, napisałem left, a na prawym, że to jest prawy but, right. A oni to widzieli, że ja piszę, i oni mówią tak, a czemu ty piszesz po swoich butach, po co to? Co, nie wiesz, który jest lewy, a który prawy? Ja mówię, słuchajcie, moi drodzy, piszę po swoich butach dlatego, że i to jest jakaś głupota, którą napisałem, bo wolę sam napisać tą głupotę i wiedzieć, co będzie napisane, niż czekać, aż wy mi coś napiszecie i wywiniecie jakiś numer i będę musiał chodzić albo zmywać te mazaki i pisaki z butów, bo mi napiszecie jakieś naprawdę coś okropnego. Mówię, wyprzedzam fakty, załatwiłem was na cacy, bo wyście się sępili na moje buty, a ja wam wybiłem, że tak powiem, narzędzie z ręki. I Putin zrobił to samo. Putin dba o swój naród. Nie mówi tak jak wszystkie te zbrodnicze kreatury we wszystkich krajach świata, że tak będziemy szczepić, zaszczepimy wszystkich, damy im szczepionkę, nie wiedząc o tym, jaka jest szczepionka, nie wiedząc o tym, jaki jest wirus, nie wiedząc o tym, co będzie w tych szczepionkach, bo trzeba szczepić. A Putin da prawdopodobnie wszystkim swoim obywatelom szczepionkę
soli fizjologicznej, woda z solą, roztwór 0,9%. Sam robiłem ostatnio do przemywania moim psom oczu. Tak się robi wodę, roztwór wody fizjologicznej. Na 90 gram wody jeden gram soli i można używać. I on zrobi taką samą szczepionkę, tak zwaną szczepionkę dla jaj, dla picu. Zaszczepić każe wszystkich swoich obywateli, którzy będą w zasięgu strzykawki. To znaczy wiadomo, że na Syberię nikt tam nie będzie jeździł szczepić wodą z solą ludzi. I powie światu, powie na forum międzynarodowym ONZ-u, czy gdzie go tam przyjmą, czy złoży oświadczenie w telewizji, obserwowane pilnie przez wszystkich, wszystkie złowrogie siły na świecie, że jego naród został zaszczepiony, że jego naród jest bezpieczny i że mają się od niego odwalić, że on już kupił szczepionkę od siebie samego i naród zaszczepił. To samo prawdopodobnie Łukaszenka, ja nie wiem, czy tam był, ale Łukaszenka zapłaci Putinowi za tę wodę, oni się dogadują, mrugną sobie oczkiem, zapłaci za tę wodę i też nie pozwoli swoich obywateli zaszczepić, bo to są ludzie, którzy wiedzą, że obywatele to jest co najmniej dobra owca albo stado owiec do strzyżenia. Że nie ma sensu, szczególnie jeżeli to są kraje średnio uprzemysłowione, one mają wielkie gospodarki. Rosja ma wielką gospodarkę, ale nie ze względu na jakość, tylko ze względu na ilość. Chociaż tam ludzie po prostu pracują. Więc on oszczędzi sobie chociażby tę siłę roboczą. Bo on wie, że jak cały Zachód się zaszczepi, że jak na całym Zachodzie ludzie zaczną się zmieniać na skutek zmiany kodu genetycznego, na skutek zmiany warunków odpalenia tych G5, czy jak to się tam nazywa, tych takich masztów, które powodują, że jak się je włączy, to ptaki spadają. On wie, że jak Zachód wymrze, wyludni się, to on będzie potęgą i on będzie mógł chociażby na piechotę wysłać ludzi na Zachód, żeby zajęli wszystko, bo nie będzie komu bronić Zachodu. Może taki jest plan, ja nie wiem, ale ja bym chciał być częścią takiego planu. Chciałbym, żeby nasz naród był częścią takiego planu, który pozwoli nam na ekspansję w miejsce tej zachodniej zgnilizny, zachodniego lenistwa, zachodniego rui i poróbstwa. Tak, no chciałbym, żeby nam się zwolniło. Ja nie mówię, że my mamy kogoś eliminować, bo oni sami nas chcą wyeliminować i swoich, i naszych, i najlepiej wszystkich. Ale jeżeli zrobi się miejsce, to dlaczego nie? My, jako grupa narodów słowiańskich, my jako Słowianie, my jako Polacy, szanujemy tradycje. Szanujemy, nawet gdybyśmy mieli dojść do Barcelony i do Madrytu i do no, Bożeż ty mój, do Lisboa, czyli do zająć i Portugalię, rozproszyć się, to my byśmy to uszanowali, co nam zostawią ci, którzy niestety, ale zostaną zeksterminowani przez te wszystkie szczepionki. Nie dość, żebyśmy to uszanowali, to byśmy to i pielęgnowali, i rozwijali. Tak więc takiego przywódcy nam potrzeba, który działa na naszą korzyść. Ja wam powiem tak, co by nie powiedzieć o Białorusi, bo tam wiadomo, że tak jak nas CIA rozgrywało w latach 80. ubiegłego wieku, tworząc Solidarność, przejmując władzę pozornie między komunistami, a tymi neokomunistami fałszywymi, to samo dzieje się na Zachodzie, tak samo CIA rozgrywało Ukrainę, w ogóle jesteśmy otoczeni przyjaciółmi ze wszystkich stron. Jedynym przyjaznym i sprzyjającym nam państwem, krajem i narodem to są Białorusini, jeśli chodzi o naszych sąsiadów. Myślę, że Rosjanie, bo jako że graniczymy z obwodem kaliningradzkim, dawnym królewieckim, myślę, że Rosjanie jako ludzie też nam sprzyjają. A cały problem z naszym konfliktem polsko-rosyjskim, bo nie można mylić Rosjan jako narodu z Sowietami, czyli z krajem rad, czyli ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie nie naród rosyjski, gdzie nie Rosjanie nas ciemiężyli, tylko ich czapa polityczna.
tak samo jest teraz. Nasze tak zwane czapy, powiedziałbym nawet jarmułki polityczne się ze sobą spierają, kreują sztuczne konflikty po to, żeby, sam nie wiem po co, żeby postawić na swoim, żeby się przypodobać upadłemu Zjednoczonym Emiratom Ameryki Północnej, czy jak to się tam nazywa. To wszystko jest bez sensu. My jako Polacy powinniśmy wspierać Białoruś, jest nam przyjazna. Ja to nawet bym powiedział, że patrząc na wypowiedzi Łukaszenki, powinniśmy się z nimi zawrzeć Unię polsko-białoruską, a może nawet białorusko-polską. I na okres przejściowy przejść pod jurysdykcję Białorusi. Niech mi nikt nie zarzuca tutaj zdrady stanu, bo to nie jest zdrada stanu. Zdradę stanu to robią ci, którzy w tej chwili u nas w Polsce rządzą za naszym przyzwoleniem. Także powiem wam, że patrząc na Putina i na to, co on rośnie, wcześniej wydymał, za przeproszeniem, Obamę i wydymał całego tego Trumpa, jeśli chodzi o ataki i o wojnę z Iranem, doprowadził do tego, że wybił z rąk Amerykanom pretekst do zaatakowania Iranu, zwalczał w sposób skuteczny tak zwane państwo islamskie, a teraz zwalcza w sposób skuteczny zakusy na to, żeby mu zaszczepiono naród, który pracuje i generuje, ciężko pracuje. Obciążony jest tak samo jak my podatkami, chociaż chyba nie aż tak wysokimi, ale też spływa potem, no bo przecież kto nie pracuje, ten nie chnieje, powiedział chyba święty Jan. Mniejsza z tym, proszę mnie poprawić. Ważne jest to, że trzeba pracować i kto nie pracuje, nie powinien też jeść. A teraz wracam do innej rzeczy. O tym, co się dzieje na Zachodzie, jakie tu cuda robią, to zrobię następną audycję. Chciałbym robić też audycję na żywo, ale pracuję w takich godzinach przez dwa tygodnie, przez dwa kolejne tygodnie, przepraszam, że nie będę w stanie robić audycji wieczorem na żywo, ale coś tam wymyślę. Teraz tak, opowiem wam, co się dzieje na Zachodzie, to po prostu przechodzi w naj... przechodzi ludzkie pojęcie, to co tutaj wymyślają. Natomiast to, co się dzieje w Polsce, też przechodzi ludzkie pojęcie, bo dziś jest chyba 15, zerknę sobie. Tak, dziś jest 15 i to chyba dziś odpadła poprawka do ustawy o zwalczaniu tej strasznego, co widać w koronie, że nie popełnia, miała być poprawka, która mówiła, że nie popełnia przestępstwa ten, kto... Teraz może nawet znajdę, tutaj mam chyba zrzut z ekranu. Nie popełnia przestępstwa, wróć. Pokaż się, jest coś. Teraz zobaczymy. A nie, nie mam. Dobra, zaraz będzie na ekranie. W każdym razie, że nie popełnia przestępstwa, kto przekracza swoje uprawnienia albo łamie prawo w związku z ochroną społeczeństwa i zdrowia publicznego przed tak zwanym, co widać, 19 w koronie. No i politycy, oczywiście, zwróćcie uwagę, jak fajnie politycy uzasadniają sprzeciw do tego, że to jest, to poprawka, która zwalniałaby z odpowiedzialności karnej polityków za ich niezgodne z prawem działania, no bo kto przekracza obowiązki służbowe, albo prawo, albo, zresztą tu widać na ekranie, ten nie popełnia przestępstwa, że tu Szumowskiego za te malwersacje finansowe, Szumowinę cholerną, że Sasina i tak dalej, że to był sposób, żeby uniknąć odpowiedzialności. Nie, moi drodzy, to nie był sposób, żeby uniknąć odpowiedzialności. Oni nigdy nie unikną odpowiedzialności, natomiast to miało być narzędzie dla policji, żeby mogła robić z nami co tylko zechce pod pozorem walki z COVID-19.
Ja wam powiem tak. Nie jestem wrogiem policji. Jak robiłem te dwa poprzednie materiały o tym, jak rozmawiać z policją i jak przemawiać do policji, zwróćcie uwagę, że starałem się nie antagonizować. I teraz spotkałem się oczywiście z ostrą krytyką z ludzi, którzy mieli z policją złe doświadczenia, z własnej lub niewłasnej winy. No nieistotne, nie będę tego oceniał, ale była ostra dyskusja i ucichła. Chętnie bym podyskutował. Natomiast powiem wam tak. Ja nie patrzę na policję i proszę policjantów, którzy oglądają, bo wiem, że oglądają, nie patrzę i nie traktuję policji jak wroga. Powtarzam, nie traktuję policji jak wroga. Traktuję policję jako potencjalnego sprzymierzeńca. Przyjdzie taki moment. Zobaczycie, panowie i panie panowie policjanci i panie policjantki. Przyjdzie taki moment, gdzie będziecie musieli podjąć decyzję, w którą stronę odwracacie się, w którą stronę kierujecie tarczę, w którą stronę kierujecie armatki wodne, w którą stronę kierujecie broń ostrą. Nadejdzie taki moment i musicie się do tego przygotować psychicznie. Musicie się do tego przygotować mentalnie, musicie przemyśleć, odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobię w momencie, kiedy będę musiał podjąć taką decyzję. Czy wykonam rozkaz strzelania do suwerena, do ludzi, którzy od tysięcy lat zamieszkują z pokolenia na pokolenie te ziemie, zamieszkiwali również inne, ale zostały im odebrane. Czy będę strzelał do swoich, czy będę tłukł swoich, czy będę bronił narodu przed obcymi zakusami. O to was proszę, panowie policjanci i panie policjantki, abyście się nad tym zastanowili. Wy nie musicie stosować represji. Ja wiem, dostaję sygnały od ludzi, że wśród was jest bardzo wiele przyzwoitych osób, mających ludzkie uczucia. Ktoś mi ostatnio napisał, i to nie jedna osoba, że policja szła gdzieś tam w Tesco, czy nie wiem, jaki to był sklep, i mówiła do ludzi, uważajcie, bo za nami idzie sanepid. To jest chwalebne. To jest pełne... Ja jestem wdzięczny za to, że pokazujecie ludziom ludzką twarz, że to nie są tylko takie, wiecie, odruchy represjonowania. Mam nadzieję, że wśród was jest więcej ludzi, prawdziwych ludzi, takich, o których można napisać człowiek, którzy mają ludzkie uczucia, którzy mają emocje i potrafią odróżnić dobro od zła i się nie boją, niż takich, którzy wyżywają się na innych i robią to tylko dlatego, że mogą. Nie dajcie się zmanipulować. Słuchajcie, i teraz tak. Jaki byłby skutek? Ja tu zaraz postaram się. No, mamy tutaj film. On jest dostępny na Biba TV2. Link do tego materiału dam wam pod spodem. Gdyby przeszedł ten przepis, który chcieli zaproponować nam politycy Prawa i Sprawiedliwości o tym, nie popełnia przestępstwa ten, kto zwalcza COVID-19. Moglibyśmy mieć z takimi sytuacjami do czynienia na co dzień. Ja puszczę wam tylko kawałek. To jest Australia, materiał nakręcony przez kogoś komórką. Wy sobie obejrzyjcie całość, jeżeli macie mocne nerwy. Proszę bardzo. Przesuniemy trochę, zobaczcie, co ten człowiek robi z nią. On nie popełnia... On nie popełnia przestępstwa. Zgodnie z proponowanymi przepisami nie popełniałby przestępstwa, ponieważ zwalcza rozprzestrzenianie się tego strasznego, co widać, wszelkimi dostępnymi środkami, to znaczy nie... musi przestrzegać żadnych przepisów i on nie popełnia przestępstwa.
Powiem wam tak. Ja jestem człowiekiem bardzo spokojnym. Ale gdyby była taka sytuacja, jak tutaj widać, ten policjant dostałby takiego kopa w gębę ode mnie i natychmiast rzuciłbym się równie takiego, żeby niedługo nie mógł przyjść do siebie. Policjantka zostałaby również obezwładniona, ponieważ nie spodziewałaby się takiego ataku. Skułbym ich dwoje. Prawdopodobnie nikt by mi nie pomógł, ale ja wiem, żebym nie wytrzymał. Skułbym ich dwoje i zadzwonił po policję, zgłaszając obywatelskie aresztowanie. Ja nikogo do niczego nie namawiam. Jeszcze wrócę zaraz do tych przepisów. Ja nikogo do niczego nie namawiam, ale wiecie, noszenie maski w kieszeni daje taki... W kieszeni! Jeżeli idziemy ulicą i jest nas kilkadziesiąt osób, kilkanaście osób bez masek i widzimy, że ktoś w sposób bezprawny narusza czyjąś nietykalność, ktoś w sposób bezprawny znęca się nad osobą, on popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie przeciwko osobie, przeciwko człowiekowi, powinien zostać natychmiast ujęty i natychmiast aresztowany w drodze aresztowania obywatelskiego. Tu musiałem przerwać na chwilkę, ale wracam do tego, co zacząłem mówić. Istnieje przepis, który pozwala nam, ludziom z ulicy, dokonać czegoś takiego. To jest przepis kodeksu karnego o obronie koniecznej. Ja nie będę mówił, jaki to jest tam numer, chociaż tutaj jest napisane, że jest to artykuł 25, paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi, że obrona konieczna polega na odparciu bezpośredniego i bezprawnego zamachu, który dokonywany jest na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Osoba, która działa w ramach tej obrony, nie popełnia przestępstwa. I teraz mamy tutaj sytuację. Ja nie będę pokazywał polskich policjantów, bo polscy policjanci nie są tacy jak tutaj w tej Australii. W Australii to jest w ogóle tak, że na konferencji prasowej szef policji australijskiej stał w pozycji, czy w postawie szefa gestapo i powiedział, że jeżeli ludzie nie będą zatrzymywać się do kontroli i nie będą, albo nie będą chcieli założyć maski i poddać się kontroli, to oni będą wybijali szyby w samochodzie i wyciągali będą ludzi na zewnątrz i poddawali kontroli i tak dalej, i tak dalej. I oni to robią w tej chwili w Australii. Oni w tej chwili to robią. Ja nie mam filmów na ten temat, ale ten wystarczy, gdzie dziewczyna, przecież to jest dziewczynka. Wróćmy na początek. Zobaczcie, ona jest niższa od niego. Ona jest niższa o ponad głowę od niego. To jest jakaś tam... I ten sukinsyn ją dusi, bo jego przepisy mówią, nie popełnia przestępstwa ten, kto zwalcza ten, co widać 19. Ja nie mogę na to patrzeć, pokażę wam jeszcze tylko pozycję, w której chętnie bym temu draniowi zasadził kopa w gębę. Tutaj już dalej to sobie obejrzycie, to jest za mocne dla mnie tak naprawdę. Ale my mamy prawo dokonywania odpierania bezprawnego, bezpośredniego ataku na dobra chronione prawem. Czyli jak ktoś chce nam odebrać naszą własność, to możemy go odeprzeć, ten atak, w sposób odeprzeć ten atak, ponieważ jest bezpośredni i bezprawny. Jeżeli włamywacz uciekałby z naszym, nie wiem, laptopem po trawniku przed domem, wyszedłby już poza dom, to nie możemy mu strzelić w plecy. Możemy go dogonić, wywrócić, zabrać mu, ale nie możemy go mu strzelić w plecy. Natomiast jeżeli ten włamywacz jest w naszym domu, to możemy mu zrobić wszystko, co nam przyjdzie do głowy, żeby zapobiec temu przestępstwu. I teraz tak,
jakiekolwiek dobro chronione prawem. Jak sobie weźmiecie konstytucję, którą jedni uważają, że jest beznadziejna i się nie nadaje, drudzy uważają, że konstytucja, ani jedni, ani drudzy jej nie czytali i wszyscy sobie gębę tą konstytucją wycierają, a ta konstytucja w sekcji zasady konstytucyjne, wolność i tak dalej jest całkiem dobra, a poza tym jest, więc skoro jest, to należy jej przestrzegać. Ona mówi, co jest chronione. Chroniona jest wolność, chronione jest zdrowie, chroniona jest własność. Chroniona. Własność. I sprawy takie. Patrząc na to, co chcieli nam sprokurować ci wszyscy politycy, składając poprawkę do tej ustawy o nie wiadomo czym, która by dawała policji prawo takiego zachowania się jak ten sukinsyn na filmie, który wam przed chwilą pokazywałem, powodowałaby, że no oni mogliby robić wszystko. Jeżeli... Dlaczego psy liżą się po jajkach? Bo mogą. Tak samo jest z ludźmi. Jeżeli ludzie mogą coś zrobić, to będą to robić, bo dlaczego nie? I teraz tak, wiecie, nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale jest coś takiego, że nie tylko przestępstwem jest nie tylko dokonanie lub zaniechanie czegoś, czyli czyn, ale również usiłowanie jest przestępstwem, podżeganie jest przestępstwem i pomocnictwo jest przestępstwem. To są różne formy, ale za usiłowanie odpowiada się tak samo jak za dokonanie czynu. I teraz patrząc z punktu widzenia tego, co zrobili posłowie jedynie słusznej partii, która podobno ma w nazwie i prawo, i sprawiedliwość, te sukinsyny usiłowały wprowadzić zbrodniczą regulację prawną, czyli dokonali zbrodni. Oni dokonali zbrodni, bo usiłowali. Nie zostało to zrobione, nie zostało to przyjęte, ale kto wie, czy nie zostanie za jakiś czas. Ja nie wiem, nie śledziłem, nie mam czasu, chodzę do pracy na nocki i nie mam czasu oglądać jakichś tam długaśnych programów, mój też będzie długaśny, długaśnych programów i komentarzy. W każdym razie to, co się odwlecze, to nie uciecze. Oni będą dążyć do tego, żeby dać funkcjonariuszom, takim jak Straż Miejska, apeluję do Straży Miejskiej, opamiętajcie się. Oni chcieli w zbrodniczy sposób dokonać tutaj zmiany w prawie, tak aby dać okupantowi i siłom okupanta prawo do łamania prawa. Na to zgody nie ma. I teraz słuchajcie, tu przechodzimy do ostatniej właściwie, no to można by godzinami, codziennie można by było i codziennie ten materiał robić po pół godziny, po godzinie, po dwie. Chodzi o taką rzecz. Cały czas, no i tak, tutaj niestety muszę przerwać, ponieważ ten materiał został nagrany wcześniej, ale go muszę przerwać, bo i tak jest za długi, ale zapraszam do wysłuchania ciągu dalszego w tej części kolejnej, która się pojawi zaraz za chwilę, praktycznie równolegle. Chodzi bowiem o to, co zrobić z sytuacją, kiedy ktoś popełnia zbrodnie na naszym narodzie. Jesteśmy bardzo bierni cały czas i fajnie się słucha wszystkich tych materiałów, które są w internecie. Jedni mówią tak, inni mówią jeszcze inaczej, niektórzy mówią organizujcie się. Natomiast ja tutaj w następnym materiale, do którego bardzo zapraszam, dam gotowe rozwiązanie. Wiecie, jest tak, że piszemy petycje, podpisujemy, zapisujemy się, tu wszyscy tworzą kluby. Ja nie mówię, że to jest źle, bo są kluby Gazety Polskiej, są kluby Roty Niepodległości, kluby Rot Niepodległości. Do tego są kluby Głosu Obywatelskiego. Wszyscy się zapisujcie, najlepiej weźcie i dawajcie swoje imię, nazwisko, adres. Ja nie mówię, że to jest źle, ale mówię, że to jest bardzo niedobrze, ponieważ każde zapisanie się gdziekolwiek zostawia ślad i jesteśmy potem na liście i przyjdzie co do czego i
jak ktoś przejmie te listy, to będzie miał gotowe listy proskrypcyjne, czyli będzie można wyłuskać wszystkich, którzy myśleli tam za bardzo na... za bardzo po swojemu, mieli czelność kontestowania systemu i tak dalej. Więc zapraszam do następnego materiału. Ja wiem, że to jest takie rwane, ale naprawdę trudno jest pogodzić robienie filmów z pracą zawodową i jeszcze w sytuacji, kiedy wszystko się zmienia tak szybko i jest tak irracjonalne i tak niemożliwe do ogarnięcia normalnym, zdrowym umysłem. Dlatego teraz się pożegnam i zapraszam na następny materiał. No, to do zobaczenia za chwilę.